nie dać odczuć tego klientowi. <noise> po prostu. Yy, jakby nie, wiesz, wie, jeżeli, ja przykład... słuchaj, jeżeli przychodzisz do salonu, w którym pracuje pięć stylistek i tam jest przemiał, jest jazda, wiesz, szybko, szybko, bo tak jak powiedziałam, to to, że ja pracuję szybciej, czy osoby, które uczę pracują szybciej, ja nie mówię im, że one mają machać szybciej pędzelkiem, yy, czy szybciej piłować. To nie o to chodzi. Czemu wy się tak nie szanujecie? Czemu te, te stylistki, też ci szkoleniowcy się tak to jest nie szanują? Bo to jest nieszanowanie siebie, swojej pracy. Jeżeli ty przeszłaś jakąś drogę, nauczyłaś się czegoś przez że wam załóżmy dłuższy czas, albo nie nawet dłuższy, ale włożyłaś swój czas, pracę, swoją energię i to, co ty umiesz, ty chcesz przekazywać komuś innemu za 600 zł dziennie, no to. Czy paznokciara to obraźliwe określenie? Myślę, że gorszym jest kosmetyczka. Bo nie zboty. jestem kosmetyczką, totalnie. Jeśli interesuje Cię ciekawe rozmowy z kozakami branży beauty, to koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Partnerami kanału są NSP Nano i NSP Pico Najlepsze lasery do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Ośrodek wypoczynkowy Wrzos Rodzinne wakacje nad Polskim Morzem Golden Eye Optik, oprawa oka na miarę Twoich oczekiwań. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie. Witam Was na kanale NSP Tox i dzisiejszą moją gościnią będzie Nicole Bukiej. Nicole jest parunastokrotną laureatką międzynarodowych mistrzostw, jest instruktorem, jest również szkoleniowcem oraz również wydała e-booka na temat pracy w wykonywaniu paznokci. Dzień dobry Nicole. Dzień dobry Wojtku. No to Nicole, y nie wiem, chcesz coś jeszcze dopowiedzieć? Dobrze w ogóle ci przedstawiłem, czy coś byś chciała dodać? Myślę, że, myślę, że jest ok, ale dodałabym tutaj, że jest to praca na temat e-booka z tempa pracy, który uważam, że jest ogromnym problemem w naszej branży. Tempo pracy ogólnie. Czas pracy stylistek. No to dobrze, dzisiaj sobie na pewno o tym porozmawiamy, na pewno będziemy się głównie skupiać jakby na paznokciach, no bo w tym się specjalizujesz, Wskazuję. ale przy okazji sobie porozmawiamy jak to może wpłynąć jakby te twoje rady też na inne jakby dziedziny jakby z branży beauty. nie? Więc pierwsze pytanie, jakie do ciebie mam, jak zaczęła się twoja przygoda z branżą beauty i czy paznokcie było pierwsze na co się zdecydowałeś, żeby wejść? Wiesz co, zaczęło się tak już 11 lat temu prawie, miałam 16 lat. Dostałam zestaw od cioci do sterylizacji paznokci. Jakieś tam lampę i tak dalej. I tak mówię, kurde, Fajne to! Tak zaczęłam sobie próbować, pamiętam, sama miałam na Allegro jakieś żele, i tak to było takie. Lubiłam to, po prostu lubiłam się tym bawić. Nawet wcześniej, zanim dostałam ten zestaw, malowałam lakierami, pamiętam, wlicą miałam taką szufladkę, biurko z dwiema szufladkami. W pierwszej szufladzie były zeszyty, w drugiej były takie koszyczek z jakimiś ozdóbkami, brokacikami, to była młodziutka. No ale jak powiem, że te 16 lat dostałam ten zestaw, no i. Tak jak już zaczęła się, zaczęłam próbować pierwszy na sobie, e, potem na dziś na rodzinie, już w liceum miałam pierwsze klientki, e, ale przyznam, że nigdy, m, nigdy nie myślałam, że będzie to taka moja droga zawodowa. Ja to po prostu lubiłam robić i też myślę, że dzięki temu, że ja to po prostu lubiłam robić, robię to dzisiaj dobrze. E, a czy to była moje jedyny punkt zaczepny w branży? Nie, bo próbowałam też rzęs, zabiegów na twarz, ciało, laserów, makijażu. Ale zawsze, jak malowałam, pamiętam to, po prostu miałam y, mokre plecy ze stresu, <laughs> Boże, jak ja tego nie lubiłam robić. No i gdzieś z czasem y, szukałam, jakby chciałam wybrać jedną rzecz. Chciałam być w czymś, w jednej rzeczy najlepsza. Nie chciałam być średnia w kilku rzeczach, tylko chciałam być jedna, y, chciałam być dobra w, w jednej rzeczy. No i tak robiąc już nawet lasery, pracowałam, był moment, że pracowałam w klinice, ale nie czułam tego. W ogóle tego nie czułam totalnie, to jakby nie było takie moje, męczyłam się. No i podjęłam, podjęłam w pewnym momencie decyzję razem z przeprowadzką do Wrocławia. Że przez jakby skupiam się tylko i wyłącznie na paznokciach. Swoją drogą nawiązując do Wrocławia, przeprowadziłam się do Wrocławia, nie znając nikogo, niczego, totalnie nic. Nie miałam tu nikogo. Przyjechałam tutaj w ciemno i na ten moment uważam, że była to najlepsza decyzja w moim życiu, chociaż. Było bardzo ciężko, naprawdę. Nie zdawałam sobie sprawy totalnie z tego, co robię, ale jestem bardzo szczęśliwa z tego, że taką decyzję na ten moment podjęłam. No to dobrze, bo i tak od razu odpowiedziałeś na dwa pytania, które Ci chciałem zadać. <laughs> Wybiegam w przyszłość. Ja tu siedzę niepotrzebnie po prostu. Nie, ale efekt jest taki, że dobrze, że zachęciłaś po przeprowadzkę do Wrocławia, bo ty pochodzisz z gości, tak? tak? Dobrze. Tam pracowałaś w klinice. Pracowałam w klinice, pracowałam w dwóch salonach kosmetycznych. Wcześniej też w Liceum pracowałam sama w domu, już miałam klientki, ale dziś później próbowałam w jeden salon, drugi, później pracowałam chwilę w klinice, potem miałam chwilę przerwy, no i. Rado Nie, bo o co chciałbym zapytać? Chciałbym zapytać o to, czy przyjeżdżając do Wrocławia miałaś jako taką już ugruntowaną pozycję, że ktokolwiek mógł kojarzyć, kim jest Nicole Nie. Bukiej? czy Nie. Po prostu Totalnie. przyjechałeś w ciemno i zaczynałaś tutaj kompletnie Totalnie od zera. Totalnie, nikt mnie nie znał. Przyjechałam tutaj e, tak naprawdę po rozstaniu, bo nigdy nie lubiłam Bydgoszcza. Nie, nie czułam tego miasta. Zawsze wiedziałam, że, się, że chcę się stamtąd wyprowadzić, ale nie miałam takiego punktu zapalnego, który by sprawił, że ja to zrobię. Nie wiedziałam gdzie, tego. No i po rozstaniu stwierdziłam, to jest ten moment. I w przeciągu półtora tygodnia od momentu rozstania ja znalazłam się we Wrocławiu. Wynajęłam pokój, i szukałam pracy. Nie, nie miałam jeszcze pracy. Ja wynajęłam pokój. Ja, nawet nie, nie, ja byłam w Wrocławiu wcześniej dwa razy. Raz na lotnisku, drugi raz na lotnisku i byłam raz na rynku zjeść. I to było tyle, co ja byłam we Wrocławiu. Nie miałam tu nikogo, niczego. I to było takie mega szalone generalnie z perspektywy jak na to patrzę. I naprawdę nie miałam tu nic, ale przyjechałam, zaczęłam wysyłać CV i nagle tych, jak zaczęłam wysyłać to CV, to nagle tych rozmów, Zrobiło się tyle, że ja mówię, Boże, nie mam czasu na te rozmowy. Naprawdę. Jeszcze było takie takie śmieszne, miałam ja jakieś na rozmowy, nigdy nie jeździłam tramwajami. Jechałam na rozmowę kwalifikacyjną i ja nad nie wpadłam na to, że y, tramwaje mogą jeździć w dwie strony w tym samym kierunku. <laughs> już pomijaj. zbyt <Od> gości <laughs> może tramwajów nie było, nie, <laughs> wiem, nie byłem tam. <laughs> było, ale nie jeździłam. Ale mm, znalazłam tą pracę mega szybko. Jakby nie wiem, po prostu byłam tak zdeterminowana. To była praca w salonie tak, kosmetycznym. Tak, w salonie w kosmetycznym. Tak, tak, tak. Bo ja już jakby na paznokcie. To była praca w salonie. Wysyłałam te, te CV i gdzieś tam byłam w paru miejscach. Nie czułam tego. Ale pojechałam do jednego salonu i mówię kurde, daleko od domu, ale chciałabym tam pracować. Pojechałam jeszcze na dwie, trzy rozmowy, ale dostałam zaraz telefon, że jakby, że tam, tam, tam mnie przyjmują. ok Fakt faktem popracowałam tam pół roku i już poszłam na swoje, bo mam taki charakter, że e, nie jestem w stanie pracować dla kogoś. <noise> e, ale no przyjechałam tutaj jakby bez niczego. Byłam na coś ukierunkowana, E, przyjechałam z jakby z, już miałam wiadomo wiedzę, miałam umiejętności, no ale nie miałam punktu zaczepnego. Moim punktem zaczepnym była moja determinacja, moja chęć zmiany i zrobienia czegoś nowego. Potrzebowałam tego w tym momencie. Krótka przerwa. Jeśli dalej tutaj jesteś, to znaczy, że rozmowa ci się podoba. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz oglądać więcej ciekawych rozmów z kozakami branży Beauty, koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek. Na TikToka i Instagrama wrzucam również najciekawsze fragmenty z każdych z rozmów. Tam też mnie obserwuj. Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Bardzo dużo, jakby, widzę na forach takich osób, które również się zastanawiają nad tym, czy jakby z mniejszego miasta znaczy nie uważając zbyt gości, oczywiście. Chcę się przeprosić. Kiedyś byłam, ty... kiedyś byłam na takim stand-upie i usłyszałam zdanie, że Bydgoszczy to takie miasto, w którym kiedyś uderzył meteorot, i tak już zostało. Znaczy, no tak samo jak Łódź. No. Tak, mniej więcej. Nie, ale bardzo właśnie często słyszę, że osoby chcą się wyprowadzić do większych miast. I czy są jakieś takie Twoje rady? co można zrobić, żeby w takim większym mieście się odnaleźć, w jakiejś takiej usłudze? Czy determinacja do tego wystarczy? Czy przy okazji to było szczęście i determinacja, czy jeszcze jakieś czynniki na to wpłynęły? Wiesz co, hmm, czy szczęście i determinacja? Determinacja na pewno, szczęście, hmm, mam tak, że jak, jakby ja na coś się uprę, coś sobie powiem, że coś chcę, to to osiągnę. I nie wiem, pojechałam do tego na przykład salonu i mówię, kurde, ja chcę tam pracować. I jakby więcej, więcej nie zrobiłam nic, poza tym, że mówię: Kurde, tam mi się tak podoba, że ja chcę tam być. I byłam na tych innych rozmowach, ale jakby tam taki był mój punkt zaczepny. I nie wiem, czy to jest taka wiara straszna w siebie, w to, co się robi, że mi się to udało. Ciężko mi jest dać jakąś radę. Na pewno, na pewno jedyne, co mogę powiedzieć, to to, żeby mieć jakiś plan działania. Ja przyjechałam tutaj bez żadnego planu działania. Totalnie bez żadnego. Ja nie wiedziałam. po prostu przyjechałam i chciałam znaleźć pracę. I to było jedynym moim punktem zaczepnym. Ale co dalej? Jak ja się utrzymam? We Wrocławiu. Bo Bydgosz, a Wrocław to jest trochę przestrał, nie? Jak ja się utrzymam? Ja nagle tak po miesiącu moje oszczędności już spadały na koncie. I ja mówię, kurde, co się dzieje? <grytanie> mówię, co ja zrobiłam, nie? <grytanie> Więc no, radą moją, myślę, że na, na taki moment przerwacki to jest wierzyć, e, wierzyć w siebie w to, co się robi. Jeżeli chcesz coś zrobić, to to po prostu zrób, ale żeby był na to jakiś tam mm, chociaż troszeczkę plan, <laughs> bo u mnie to było takie trochę jolo. <laughs> ale wyszło mi to na dobre, więc no, nie wykluczam, że komuś innemu nie wyjdzie. W każdym razie, jeżeli ktoś chce coś takiego zrobić, to ja wszystkich do tego pcham. Chcesz coś zmienić, to to rób. Masz taki impuls, rób to. Po prostu, nie wiem, ja się kieruję w życiu tym, co czuję i to mi się sprawdza. Mam bardzo dobrą intuicję i jeżeli ja chciałam na ten dany moment to zrobić, nie zdawałam sobie sprawy z tego, co robię, ale zrobiłam to po prostu. Teraz troszkę przewrotne pytanie. <laughs> Aż się boję. <laughs> Czy paznokciara to obraźliwe określenie? Myślę, że gorszym jest kosmetyczka. Gorszym jest kosmetyczka? Bo nie jestem kosmetyczką. kosmetyczką, totalnie. Myślę, że zawód bo ja to tak na nie ma określonego zawodu stylistki paznokci, ale myślę, że jest to niedoceniany jeszcze zawód. Jeszcze, jeszcze co po niektórzy są traktowani z mnie jakby jako taka, jakby ktoś gorszy, ale też uważam, że zależy kto na co sobie pozwoli, bo ja wypracowałam sobie na ten moment moja usługa jest usługą premium. Ja moim klientkom daję serwis pro klient, bo sama jako klient takiego oczekuję, i nie widzę tego, żeby moje klientki traktowały mnie jako ktoś gorszy na ten moment. Ale kiedyś, te cztery lata temu, to czułam się troszeczkę gorsza, bo pracowałam w domu, miałam niższe ceny, byłam taką panią od paznokci. A teraz uważam, że mogę powiedzieć śmiało o sobie, że jestem bizneswoman, bo nie robię tylko paznokci, robię coś więcej. E, pomagam dziewczynom w ich drodze, napisami e-booka, zrobiłam fajne szkolenia online. Chciałam być niezależna od biurka, od robienia tych paznokci i zrobiłam to. Więc paznokciara zależy, zależy kto, kto na co sobie pozwoli. Może to być tak odczuwane oczywiście, bardziej to było takie kosmetyczka, kosmetyczka. No, absolutnie to nie jest związane totalnie z, z, z kosmetyczką, ale walczę z tym, żeby ten zawód celistki paznokci jednak był traktowany jako coś naprawdę... Dobrego, bo my robimy coś dobrego, my poprawiamy pewność siebie, kobiet. Jeżeli do mnie przychodzi kobieta z obgryzionymi paznokciami, pisze do mnie dwa dni temu dziewczyna taką długą wiadomość, że ona nigdy się, nie, nigdy nie miała takich zdrowych paznokci, że jej pewność siebie tak urosła, no to to nie jest tylko paznokciara, nie? Czyli tak, e, ja mam czasem problem jakby jak takie osoby nazwać, albo nie wiem po prostu czy, na pewno nie kosmetyczka stylistka paznokci jest jak najbardziej fajne, tylko czasem się zastanawiam, czy to nie jest zbyt jest... wybuchane jakby określenie. Z drugiej strony czasem się zastanawiam, czy kogoś nie nazwać, że jest manikiżystką mm -hmm. albo pedikiżystką. Ale z drugiej strony odbieram okay. troszkę jakby wiesz, no bo jedno, manikiżystka może robić też pedikir, nie? Tak, tak się. Nie Więc tutaj kurczę znowu... No tak... to tak bardziej ogólnikowo stylizacja paznokci, no tak jak jest stylista fryzur, stylistka rzęs. No tylko wiesz, stylista fryzur to jest fryzjer. Tak. A stylistka no bo teraz paznokcie? to się tak fajnie, fancy nazywa. No, my nie chcemy być tylko... Właśnie o to chodzi, że chyba człowiek w pewnym momencie już nie chce być tylko tą mm, kosmetyczką, paznokciarą, coś takiego, manikurzystką, tylko no to jest styl jakiś, tak? No ja mam na przykład styl estetyczny, klasyczny. U mnie jest prosto, klasycznie, krótko, naturalnie. To jest jakby mój nurt. No to, to jest jakaś, jakiś styl, tak? No to stylistka. Rozumiem. No to... Nie mam już czasu, żeby zmienić to pytanie, albo treść tego Czego pytania, ale do, e, czasu, żeby treścić, e, znaczy, żeby zmienić treść pytania, ale dobra, to powiem tak, jak to mam zapisane. Paznokcie to jest bardzo popularna usługa i zawsze taka była, że nie ma praktycznie takiej kobiety, która by w życiu nie była. Na e, <laughs> no właśnie? I nie zrobiła coś ze swoimi paznokciami. I. Czy w dalszym ciągu, jakby pomimo tego, że już tyle osób jakby przeszło, bo jakby nie było, wiecie, stylistką paznokci, czy chociaż wejście w to branżę, to jest bardzo mały próg wejścia. Wystarczy odbyć jedno szkolenie. Tak się wydaje. Z jednej strony, tak, ale jeśli tak porównamy wydaje. sobie do cen innych jakby zabiegów, jakby szko cen szkoleń, to jest dużo mniejszy próg wejścia. Wiadomo, jakby bardzo kompetencje się. to jest jedno, ale tutaj mówimy głównie o cenie i o wszystkich rzeczach, które są wymagane do tego, żeby to robić. Czy dalej Twoim zdaniem to jest atrakcyjna branża, pomimo tego, że tyle osób to wykonuje i tyle osób robi to dobrze? Tak, bo wbrew temu, co powiedziałeś, jest tego mnóstwo, a mało osób robi to dobrze. Bo uważam, że jest to takie bardzo zaniżane cenowo w kwestii stylizacji paznokci, w kwestii szkoleń, bo jak ja widzę, szkolenie jednodniowe za 600 zł, 8 godzin, to ja siadam tak i sobie myślę, fuck, nie? <głos》>, że mi by, się nie chciało, mi by się nie chciało wstać z łóżka. Za ty... No przepraszam, że... ale no naprawdę, no jakby, dziewczyny, szanujcie się, szanujcie swoją pracę, swoją wiedzę, swoje umiejętności. No jest to super branża, okej, okay, ale jak ktoś szanuje swoją wiedzę, umiejętności, pieniądze, które wydą na szkolenia, robi to dobrze, jak najbardziej może na tym dobrze zarobić. Ja jestem tylko żywym przykładem, ale jest to zaniżane. I tak jak powiedziałam przed chwilką, i stylizacja paznokci i szkolenia jest to zaniżane i jest taki duży uważam problem, że dziewczyny nie liczą. Nie liczą swoich pieniędzy po prostu. Nie liczą pieniędzy, które wydają firmowych, prywatnych, ile wydają na produkty, na opłaty, one nie wiedzą ile zarabiają i może to się wydawać komuś kurde mam tyle klientów, ja nie mam pieniędzy, no to zacznij liczyć. Ja też kiedyś nie liczyłam, i też myślałam, że nie mam pieniędzy, a jak zaczęłam liczyć, to się nagle się okazało, że je mam, tylko nie wiedziałam, gdzie one są. Więc pomimo tego, że jest tego dużo, bo jest tego ogrom, jest tego ogrom, wszędzie to widać, jak jest tego można powiedzieć przesyt. Ale uważam, że jeżeli ktoś jest dobry w tym, co robi, to zawsze będzie miał, e, zawsze będzie miał tego klienta e, i nie, nie będzie na to przesył, bo jest coraz też większa świadomość klientek. Młode osoby coraz więcej robią, te młode osoby zaraz będą starsze, i to cały czas toczy koło. To cały czas będzie. To nie ma to, że to się za 3 lata skończy. Wręcz przeciwnie, uważam, że teraz jest jeszcze tego więcej niż było te 4-5 lat temu, załóżmy. Dobrze. Y inne pytanko w takim razie, a propos tego, co powiedziałeś, a propos kwoty, jak sobie liczymy, i tak dalej, marża na paznokciach, jako tako nawet jeśli procentowo jest dosyć przyjemna, to kwotowo nie jest to nie wiadomo, jakże tak powiem, wybuchana kwota, tak? Bo załóżmy, jeśli mamy 50% ze 150 zł, mhm to jest teoretycznie tylko 75 zł, a to schodzi na to dwie godziny. Wiesz to I... zale zależy jakie kto ma ceny i zależy kto ile czasu pracuje. To oczywiście, <noise> tylko wiesz, bardziej jakby chodzi mi o to, że z twojego doświadczenia, ile wynika, że musi być tych osób w ciągu miesiąca, żeby się dało z tego utrzymać chociażby? Powiem tak, nie odpowiem ci jednoznacznie na to pytanie, bo to nie wynika tylko i wyłącznie z kwestii ilości osób czy cen. Ale na to się składa ogrom czynników wpływających i nie powiem Ci na to jednoznacznie, bo na to wpływa y, ko, koszta, jakie mamy. Załóżmy lokal, bo ktoś może mieć okazję za 3000, ktoś, ktoś może mieć za 1000. No to już wiadomo wpływa na Twój zarobek. Yy, cena, wiadomo, produkty, jakich używasz, czas usługi przede wszystkim. Jeżeli jest ten czas usługi yy, długi, no to logiczne, że mniej zarabiasz po prostu, więc nie, nie odpowiem Ci jakby jednoznacznie na to. Yy, bo ja, na to, jak, jakby, czy to, czy, to, czy to jest ok, jaka jest marża i tak dalej, bo to wszystko zależy. Moją ulubioną odpowiedzią na większość pytań jest to zależy. To zależy od przypadku danego. Ja często moim kursantkom, jak się mnie pytają, czy używać coś do tego, a ja mówię, to zależy. <laughs> Nie powiem jednoznacznie, bo to zależy od przypadku. Ja rozkładam to na czynniki pierwsze i to tak naprawdę zależy. Hmm. Bardziej o rząd wielkości też chciałbym zapytać, czy to jest załóżmy 30 osób, jeśli mamy wszystko mniej więcej na średnim poziomie, czyli nie mamy lokalu za 20 tysięcy mm -hmm. na przykład, nie bazujemy na najdroższych luksusowych produktach i tak dalej, mamy w miarę to wszystko podliczone, czy 30 osób jakby w miesiącu jest to już, nie. właśnie chodzi o ten rząd wielkości, nie? Ile jakby to musi być klientów, czy to jest załóżmy 50? Jak, szczerze nie wiem, bo był moment taki na nie wiem, że ja miałam 80 całych klientek. Dla mnie to było już dużo. Mhm. Dla mnie to było już obecnie za dużo yy, i w momencie, w którym ja miałam już za dużo klientek, to po prostu bardzo podniosłam ceny. Ale nie o 10 zł, tylko o 30%. Czy mhm. 30 klientek? Uważam, że to jest za mało 30 klientek, ale też zależy znowu czy robisz coś dodatkowo, czy robisz coś innego. Ja na ten moment mam mało klientek, ale taki jest mój cel, żeby mieć mało tych klientek, bo odchodzę od tych klientek na rzecz szkoleń. I dzięki temu, że ja mam mniej tych klientek, mam czas na szkolenia, na produkty online, które sprzedają mi się, bez siedzenia przy biurku. Więc tak jak powiedziałam przed chwilką, nie odpowiem Ci jednoznacznie na to, jaka to jest liczba osób, bo ktoś może robić 100 klientek w miesiącu, a nadal nie mieć pieniędzy, bo robi te, te paznokcie za 50 złotych. Więc... Nie. To w takim razie kolejne pytanie, jak już tak troszkę podrążymy, od razu powiem, po, y, czemu jakby tyle pytań zadaję. Dużo osób y, czy bardziej tak skupionych na zarobkach, jakby mm -hmm. czy to się opłaca i tak dalej. Bo wiesz co, y, może podać o zarobkach, jakby to jest spoko, bo o tym się nie mówi. Tylko wiesz, A bardziej się? chcę zapytać na początku, do zarobków jakby dojdziemy, tylko bardziej chcę zapytać o to, że dużo osób. Może nie tyle, że ma problem jakby na tym zarobić, jeśli w to mhm. wchodzi w tę branżę, tylko z tego, co ja się spotykam, ja rozmawiam dużo z właścicielami salonów, którzy mają paznokcie jakby u siebie mhm. jako usługę. I oni nawet nie chcą, ani nie wymagają, żeby to na siebie w jakikolwiek sposób zarabiało. Oni chcą, żeby to mniej więcej tylko było, bo dla nich to jest transfer klientów jakby w inną stronę. Dlatego tutaj właśnie w głównym momencie, w głównym jakby to jest główny powód, czemu to poruszam. Ale co wpływa bezpośrednio na zarobki z paznokci. Na jakie czynniki warto zwrócić uwagę? Na czas pracy, na produkty, na to, czy generalnie ten pracownik opłaca się, żeby on był. Bo tak jak powiedziałeś przed chwilką, że niektórzy właściciele salonów mają tego pracownika jako stylista paznokci, na to, żeby generowali jakby klientów na te droższe usługi, tak? No to trzeba zadać sobie pytanie, czy to się faktycznie opłaca mieć takiego pracownika, bo utrzymanie pracownika jest bardzo drogie. Czy lepiej się nie skupić na rozpromowaniu tych droższych zabiegów, niż na tym pracowniku? Bo na przykład ja nie chciałabym mieć takiego pracownika, który będzie mi generował. Na te droższe usługi e, klientów, z takiego względu, że wolałabym ten czas, pieniądze i swoją energię przeznaczyć na kogoś, kogo zatrudnię, do tego, by zajął się rozpromowaniem tej, tej droższej usługi. E, bo moja usługa e, jako stylistki jest usługą premium. Jeżeli ja miałabym kogoś zatrudnić, to ta osoba musiałaby robić tak samo, jak ja to robię, bo nie chciałabym się stresować, przejmować, czy ona na pewno zrobi to dobrze, bo jeżeli ona to spieprzy, no, to wiadomo, że ten klient nie przyjdzie. Ja nie chciałabym się denerwować i stresować. Eee, czy, czy ona zrobi ok, czy zrobi tak, jak ja bym to zrobiła, czy porozmawia z klientem tak, jak ja bym to zrobiła, bo zrobienie paznokci to jest jedno. Ale klient e, nie przychodzi tylko do stylistki, nie, nie przychodzi tylko na paznokcie. On przychodzi do ciebie jako do osoby. Bo jeżeli jest fajna atmosfera, jest wszystko fajne, kawka, muzyka ty jako osoba wykonująca zabiegi jesteś fajna, to klient to oceni, to lubi. Bo co z tego, że ktoś zrobi super paznokcie, a w tym salonie jest taka atmosfera, że coś jakby wisiało w powietrzu. No ja jako klient nie, nie poszłabym drugi raz, nawet jakbym miała super turbo zrobione te paznokcie. Więc tutaj składa się na to ogrom znowu czynników wpływających. No ale ja nie jestem osobiście za zatrudnianiem stylistek. Czyli dla ciebie chciałbym, żebyśmy to uściśli. Jest irracjonalne mieć stylistkę paznokci po to, żeby ona była tylko transferem klientów i jeśli ona na siebie nie zarabia, nie warto jej mieć. Dokładnie tak. Ja nie jestem e, zwolennikiem zatrudnienia stylistek paznokci, bo, bo tak jak powiedziałam, wolałabym te pieniądze, które przeznaczę na e, utrzymanie tej stylistki, przeznaczyć na zatrudnienie nawet osoby, która rozpromuje mi załóżmy szkolenia e, i tylko na tym się skupię. Tylko na tym, ja nie akceptuję takich półśrodków. Jeżeli ktoś chce coś takiego robić, jemu to pasuje, proszę bardzo, droga wolna. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie, moja opinia. Nie każdy musi się z tym zgadzać, oczywiście. Każdy ma prawo mieć swoje, ale to jest moje zdanie, bo utrzymanie takiego pracownika jest bardzo kosztowne i. Też to, żeby on robił to na wysokim poziomie, po to, żeby ten klient faktycznie przyszedł. A nie, nie ukrywajmy, spójrzmy prawdziwo w oczy, że stylistki, którą zatrudnisz tak sobie, ona nie zrobi tego tak, jak ty byś chciała idealnie, żeby to zrobić. Więc ja takich pośrodków osobiście nie akceptuję. Nie jestem zwolennikiem zatrudniania jako stylistka paznokci. Zatrudnić inne osoby, nie wiem, marketingowiec, menadżer, coś takiego, okej, okay, bo ja sama jedną pupą na wszystkich krzesłach nie usiądę. Ale zatrudnienie stylistki... No, dla mnie nie. Jeżeli miałabym takie miejsce w Salonie, może bym się zastanowiła nad tym, żeby podnająć to komuś, ale też bym wyjść, wiedzieć, jakby kto, jak pracuje, bo nie pozwoliłabym sobie na to, żeby zatrudnić kogoś, kto robi to po prostu źle. Najbardziej jesteś znana z tego i sama o sobie mówisz, że największy, jakby krok naprzód, poczyniłaś, kiedy zwróciłaś uwagę na tempo pracy. Jak to wpływa bezpośrednio na Twoją pracę? Jak to wpłynęło na Twój Czas na zarządzanie czasem, ale też na zarobki. Jezus, to jest Boga ulubiony temat. To tempo pracy to jest po prostu dla mnie, aż mi się, nie wiem, czy to widzę, aż mi się oczy świecą, jako jak tym wypowiedź. światło ustawiłem. No. Yy, ta, ta, tak, ten po pracy. Yy, może zacznę od tego, dlaczego ja w ogóle zdecydowałam się do tego, żeby napisać e-booka na temat tempa pracy, e, żeby zrobić taki pokaz online na temat tempa pracy. E, dlatego, że słucham klientek i klientki, które do mnie przychodziły, e, mówiły mi, że boże, one zrezygnowały z, z usług stylistek. Ja zawsze pytałam, jakby dlaczego. Nie interesowało mnie, uchąbą one były, tylko dlaczego zrezygnowały z usług tej stylistki. I w 90% było to odpowiedź, bo za długo robiły mi paznokcie i ja mówię, kurczę, mówię, faktycznie to jest taki problem mówię, ja też jako klient nie chciałabym siedzieć tyle czasu na paznokciach bo ja nie mam na to czasu, bo to nie jest tylko siedzenie na tej usłudze to jest jeszcze dojazd na tą usługę, powrót z tej usługi i siedzieć na samej usłudze dwie godziny a jeszcze dojechać i ten to jest całe popołudnie, więc klientki jakby odwlekają tę wizytę i przechodzą po prostu jakby dłużej a jak to się przełożyło na mnie mi to zmieniło życie Raz, że tak, możesz przyspieszając swój czas pracy, możesz sobie wybrać dwie drogi. Jedną drogą jest to, że przyspieszysz swój czas pracy. Załóżmy, z dwóch godzin robienia paznokci zejdziesz do godziny. No więc automatycznie, jeżeli na przykład masz pięć klientek dziennie, no to zyskujesz pięć godzin dziennie, robiąc dwie godziny klientka, a robiąc godzinę. Masz pięć godzin dodatkowe. Co z tym zrobisz? Albo jest jedna opcja, albo przyjmujesz więcej klientek, więcej zarabiasz, albo zrobisz taką drogę, którą wybrałam ja. Zwiększyłam swój czas pracy, podniosłam ceny, bardzo dużo, potem znowu podniosłam je bardzo dużo, <gry> i czas, który zyskałam na to, że, po, pierwszy, po, po, po pierwszej podwyżce, czas, który zyskałam, pierw przeznaczyłam na zajęcie się social mediami, Instagramem, rozpromowanie siebie, bo ja nie miałam w tym momencie czasu, jak miałam dużo klientek, na to, żeby prowadzić tego Instagrama. Więc zwiększyłam swój czas pracy, podniosłam ceny i miałam czas zbliżając się Instagramem. To był mój pierwszy taki krok. Kolejnym moim krokiem było to, że chciałam mieć jakąś nogę, inną, która, jakby, nogę zarabiania, która będzie mi zarabiała, że ja nie będę siedziała przy tym biurku. To był mój cel. Że ja będę na wyjeździe i ja będę zarabiać. Więc stwierdziłam, będąc po operacji, że napiszę e-booka na temat czasu tempa pracy, bo widziałam, jaki to jest ogromny problem, bo nie dość, że to wpływa na. Czas pracy na zarobki, ale na zdrowie, na relacje z pracą. Bo jak ty siedzisz, to paznokcie, piłujesz tyle czasu, to przecież kręgosłup. Masz problemy z brzuchem. Ja sama to przechodziłam. Ja, ja, ja to zrobiłam, ten produkt zrobiłam jakby z mojego doświadczenia. To nie jest, że ja sobie, ja to zrobiłam, jakby przez to, że ja z tego, jakby, że tak powiem, wyszłam, zmieniłam to i wiem, na co to się u mnie przełożyło. Więc takie życiowe, że tak powiem, na własnym doświadczeniu bazowe produkty moim zdaniem są najlepsze. I... Wiem, jak ma feedback mój e-book i jak to się fajnie, że tak powiem, sprzedaje. Ale na co się to przekłada? Zdrowie, mi bolicie, brzuch, kręgosłup i wracając do tej drugiej nogi, ja znowu podniosłam te ceny. Troszeczkę klientek odpadło, no bo jakby rozumiem, ale taki też był mój cel, żeby nie, nie siedzieć tylko przy tym biurku, bo ja już się nasiedziałam przy tym biurku piłując paznokcie. I ja miałam czas na to, żeby stworzyć tego e-booka żeby zrobić pokaz tempa pracy, żeby zrobić potem kolejny pokaz online, wszystko online, ja zrobię ten jeden produkt raz, a on się sprzedaje. I dzięki temu, że ja skróciłam swój czas pracy, podniosłam ceny albo, tak jak mówiłam, ktoś wybierze drogę, będzie przynajmniej więcej klientek, jemu to pasuje, to jest OK, i też będzie więcej zarabiał, albo dwa, zrobi sobie jakby drugą, drugą możliwość zarabiania pieniędzy. Ale to nie jest jedyna rzecz, bo i... Zyskuje twoje zdrowie i mniej już zużywasz produktów. Jest ogrom jakby rzeczy wpływających na czas pracy. To nie jest tylko, że ja powiem słuchaj, zacznij piłować szybciej, zacznij malować szybciej pędzelkiem. Absolutnie. U mnie to się rozkłada na takie czynniki pierwsze, że jak dostawałam wiadomości od dziewczyn, to one by mówią, żeby w życiu nie pomyślały, że to w ogóle wpływa na czas pracy, a tak jest. I właśnie o to chciałbym zapytać, ale jeszcze co mi się rzuciło, e, oczy w to jest to co powiedziałeś a propos relacji z pracą. Właśnie bardzo wiele osób zauważyłem kompletnie jakby nie zwraca uwagi na relacje z pracą typu siedzi w tej pracy non stop jakby ja widzę, że jest to kasa, 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 okay. kasa, muszę zarobić, muszę narobić i tak dalej. Jest fajnie, ale to nie będzie tak wiecznie. Jakby to jest kwestia indywidualna od człowieka, czy człowiek będzie miał dość po roku, czy będzie miał dość po 10 latach, ale to nie jest bez znaczenia dla jego relacji międzyludzkich, dla jego zdrowia ale też przede wszystkim dlatego, co robi. Jeśli będzie miał tego dość, ja tak miałem załóżmy dość ze sportem, mm -hmm. potrenowałem jakby przez większość swojego życia pływanie zawodowo, do tego stopnia teraz mam go dość, że jak ktoś mi powie, że Wojtek, chodź na basen, to ja mówię, to a chcesz w łeb dostać? <laughs> mniej więcej, na takiej zasadzie, Bo że to się nie przejadło. Mniej więcej to, tak. To powiem, jak to było u mnie, dlaczego w ogóle hmm, chciałam coś zmienić. Hmm, ja, tak jak powiedziałam wcześniej, lubiłam to, co robię, to była moja pasja. Stąd to się jakby zaczęło, ale był taki moment, że ja pracowałam po 14 godzin. Eee, pracowałam po 14 godzin, siedziałam przy tym biurku, tylko klientki, 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 zaraz swojego życia prywatnego, byłam tak zmęczona, bo mało snu, ja się źle czułam strasznie psychicznie, wpadłam w depresję, już później nie chciałam z tego łóżka wstawać, że byłam na takim po prostu etapie. Że ja nienawidziłam, że ja zaczęłam to nienawidzić. Ja to kochałam, ja zaczęłam to nienawidzić. Po prostu ja, byłam w tym momencie, że ja chciałam przestać to robić. Naprawdę, ja chciałam przestać to robić, bo już mówię, nie, ja nie dam rady dłużej. Po prostu ja tak nie dam rady dłużej. I pamiętam, to były wakacje dwa lata temu, bo to jest krótki okres czasu, jak to tak się wszystko u mnie zmieniło, potoczyło. To było dwa lata temu i, i to był, pamiętam, lipiec, i ja mówię, do września pracuję. Już ja dalej nie pracuję z klientkami. Nie dam rady. Po prostu nie dam rady więcej. No ale trafiłam na jakieś szkolenie z finansów, no i tam z tych finansów, żeby jakby cennik i tak dalej, i tak dalej, bo ja miałam tych klientek ogrom, no bo przy 14 godzinach klientek było sporo, no ale te ceny były jakie były, ale dobra, podniosłam 10 zł, to nic nie zmieniało, no i na tym szkoleniu jakby, żeby podnieść ceny o te 30%, podniosłam te klientki o 30%, nadal się nic nie zmieniło. Ale co było takim punktem zapalnym u mnie to, że ja się po prostu zaczęłam wypalać? Zaczęłam się wypalać do takiego stopnia, że ja naprawdę chciałam to po prostu rzucić. I trafiłam na to szkolenie, i mówię, kurde, no nie, no musisz coś zmienić. Mówię, no zrób coś, ze sobą, no bo lubisz to, jakby lubisz to robić, czujesz to, chcesz, miałam plany szkolić i tak dalej. Mówię, no nie zaprzepaść tego wszystkiego, to już się przez te lata, bo to trwało wiesz lata. bo no Mówię, no jak ja robię 11 lat, no to, no to jakby to jest wszystko na przełomie tych dwóch lat. Więc u mnie punktem zapalnym było to, że ja przestałam to lubić. Przestałam, ja nie odpoczywałam, ja nie wyjeżdżam, ja nie byłam Wtedy, na ten moment, ja nie byłam przez 7 lat na urlopie, rozumiesz? Przez 7 lat. Były Boże ciało, jakieś inne święta. Ja w pracy, ja w pracy, no ja muszę być w pracy, nie? Więc to przestało być takie zdrowe. I przecież wiele czynników się złożyło na to, że ja tą pracę przestałam lubić. Ja ją nienawidziłam No ale w tym danym momencie, w którym ja już się wypaliłam, trafiłam do szkolenia, podniesieniu cen, ja powiedziałam sobie dosyć. Mówię, i teraz stawiam ja na siebie. Ja zaczęłam wyjeżdżać, zaczęłam poświęcać czas sobie. Ja zaczęłam na nowo lubić swoją pracę, bo miałam ten, takie rozgraniczenie, musi być balans. Ja nadal żyję swoją pracą, bo dla mnie to jest moje życie, to jest moja pasja. Jak ktoś pyta, jaka jest moja pasja, to moja, moja praca jest moją pasją. Ale musi być w tym balans zachowany, bo inaczej to czy to będzie, tak jak mówisz, rok, czy u mnie był troszeczkę dłuższy czas, to znienawidzisz to po prostu. To Ja wiem, że każdy chce być super, jak najlepszy, w ogóle zawsze być dla wszystkich, ale też bądźcie dla siebie. No i tu właśnie dotykamy kolejnej rzeczy, Znubu że... Wybie... Znowu wybiegłam? Nie, 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 broń Boże, <laughs> tylko dotykamy kolejnej rzeczy pod tym względem, że dla kogoś, kto patrzy na to z zewnątrz, może się mu wydawać, kurde, ta Nicole odniosła sukces, zajebiście się ma, ona ma tyle klientów, nie umie się od nich odgonić, nie? Ale nikt na to nie patrzy, czy ty rzeczywiście z tym jesteś szczęśliwa i czy to jest dla ciebie dobre. I to jest ważna rzecz, którą każdy sobie powinien przemyśleć. Ale wracając mniej więcej do tematu tempa pracy, czy ty masz jakąś checklistę, która ci pozwala na to, żebyś e, zwiększyła jakby to tempo pracy, ale o niczym przy okazji nie zapomniała? Organizacja przede wszystkim, e, zorganizowanie swojej pracy, e, pisać. Pisać, wziąć sobie w niedzielę kartkę, e, rozpisać sobie cały tydzień, co musisz zrobić w tym danym tygodniu. Masz swój kalendarz, wiesz jak twój kalendarz wygląda, rozpisać sobie, bo na twoje tempo twojej pracy nie wpływa tylko praca z klientem, ale też mnóstwo innych czynników na zewnątrz, rzeczy, które masz do załatwienia, e, organizacja twojego miejsca pracy, biurka, wszystkiego. E, przed każdą klientką e, przygotowywać sobie e, to biurko do pracy. Przygotować sobie każde narzędzie, rękawiczkę, szoteczkę, wszystko po prostu to się użyje, jakby do tej stylizacji. Bo w momencie, w którym robisz klientkę, ty sięgasz do jednej szuflady, do drugiej szuflady. Szukasz. To są cenne sekundy. To tak się wydaje. Ale na takim szukaniu po tym biurku, to ty już tracisz 10 sekund. Potem przy kolejnej że tracisz tyle, potem przy tej tyle i to się robi 15 minut, załóżmy. A 15 minut to już jest dużo. Więc, no, przede wszystkim organizacja, mieć schemat tej pracy. Nie, że tu zrobisz na paznokciach trochę tego, trochę tamtego, potem sobie wrócisz do tego paznokcia, potem znowu do tamtego. Musi być konkretny, określony schemat swojej pracy, więc organizacja, schemat i co takie jako trzecie mogłabym powiedzieć: to pracowanie na sprzęcie i produktach najwyższej jakości bo to jest taka złudna oszczędność, a kupię sobie tańszą frezarkę, ale ta tańsza frezarka, na niej będziesz dłużej ściągała masę. Kupię sobie tańszy lakier, to nic, że on się będzie ciągnął jak glut i będę nim malowała 20 minut, ale jest tani. Absolutnie, to jest wszystko złudna oszczędność, która później przekłada się na czas pracy no i oczywiście na wówczas na twoje zarobki. Więc organizacja. to są takie, wiesz, nie będę spoilerować tu wszystkiego, co mam w szkoleniu, ale organizacja, żeby mieć schemat i pracowanie na naprawdę produktach bardzo dobrej jakości. Przebolenie tego, bo wiesz, wydasz na kolacji 200-300 złotych na siebie, ale już żeby odłożyć na tą frezarkę dobrą, no to już jest ciężko. Więc to tutaj zmienić sobie troszeczkę priorytety, na co chce się wydać te pieniążki. Mówisz, że u Ciebie klient płaci jak za usługę premium i dla niego to jest usługa premium. Jak nie zatracić się w tym, żeby to zwiększanie tempa pracy nie wpływało na to, żeby klient Przestał się czuć jak na usłudze premium, a zaczął się czuć jak w fabryce załóżmy paznokci. Czego się wystrzegać? Mm, nie da się odczuć tego klientowi. Po prostu, jakby, nie, wiesz, wiesz, ja jeżeli, przykład... słuchaj, jeżeli przechodzisz do salonu, w którym pracuje pięć stylistek i tam jest przemiał, jest jazda, wiesz, szybko, szybko, bo tak jak powiedziałam, to. To, że ja pracuję szybciej, czy osoby, które uczę, pracują szybciej. Ja nie mówię im, że one mają machać szybciej pędzelkiem, e, czy szybciej piłować. To nie o to chodzi. Ja często czekam na swoje klientki nawet. Ja zdążę zrobić już tak poprzednią, żeby poczekać na tą, która już wejdzie kolejno. Więc zależy to od tego, czy ty dasz jej odczuć, e, jakby czy to jest jak w fabryce, czy nie. Bo u mnie wchodzi klientka. Dobry, cześć, zależy jak jest, czy się ty, czy nie. Kawkę, pogadamy, no spokojnie, ja już mam przygotowane stanowisko, bo ja sobie rano przygotowuję, na przykład mam pięć klientów, przygotowuję pięć zestawów, wszystko jest przygotowane, więc to, czy ty też to odczuć klient, to zależy tylko i wyłącznie od ciebie, bo jeżeli klientka będzie widziała, że ty nerwowo szukasz po że ty się śpieszysz, ty szybko piłujesz, Boże, bo my, nie możemy pani Krysiu rozmawiać, bo ja nie mam czasu, bo ja muszę szybko piłować. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ty masz. Znasz, masz wiedzę, masz umiejętności, wiesz, jak pracować szybciej. Masz schemat, masz organizację, masz świadomość tego, co ruchów, jakie wykonujesz. Absolutnie tego klientka nie odczuję. U mnie, u, mnie u mnie klientka żadna nie odczuła. Boże, jak szybko, że Boże, co tu się dzieje? Nie. One mówią, kończą, patrzą na zegarek. Jezu, jak szybko, jak cudownie, Boże. One są szczęśliwe, że ja im robię tak szybko usługę. A przy tym jest kawka, ja z nimi rozmawiam, bo nawet rozmawiam, ale nigdy się nie odrywam od tej pracy. I myślę, że mogę dzisiaj powiedzieć, że naprawdę mam spoko relacje z klientkami, bo oni nie traktują mnie niżej, jako ktoś niżej, a dwa, szanują mnie, moją usługę, tak samo moje kursantki. Nie? U mnie jest prosto, konkretnie, na temat, nie ma lania wody, nie ma, że coś szybko, że coś nie tak, to nie o to chodzi. To, że coś jest szybciej, nie znaczy, że ma być gorzej. No właśnie to jest to. Ja kiedyś chodziłem do takiego barbera, który... Z jednej strony bardzo mnie to denerwowało, jeśli spędzałem u fotelu na barbera przez półtorej godziny. No to było to, to denerwujące. Teraz, jak już siedzę godzinę, to i tak wiem, że to jest inaczej to jest minimum czasu, jaki potrzeba, żeby zrobić dobre jakby cięcie, ale dla mnie to i tak jest dużo, ja tam potrafię zasnąć mhm. praktycznie na fotel. Ale chodziłem do Barbera, gdzie włosy z brodą to było 20-25 minut i zawsze coś było z tym nie tak, że zawsze mhm. jakby to traciło na jakości. Więc de facto morał chyba z tego jest Więc taki, że. pytanie bo on zrobił to szybko, bo zrobi to szybko, bo robi to, na, no, wiesz, na łapu capu. Ale zrobić coś szybko, ale to trzeba, trzeba zrobić umiejętnie, bo no, stara wiadomość od dziewczyny, czy jak ona zacznie pracować szybciej, to czy ona nie straci na jakości, a może w sumie to ona ma przestać patrzeć na jakość, bo może za dużo od siebie wymaga. Nie. Absolutnie. No właśnie to jest chyba no, największa no, obawa, no, że no właśnie, jeśli szybko praca, to tracisz na jakości. absolutnie nie, bo tak jak powiedziałam, e, oh, szanę, <laughs> e, Bo tak jak powiedziałam, na to, że ty wykonujesz szybką usługę, nie składa się tylko i wyłącznie moment wykonywania usługi, tylko rzeczy poprzedzające przygotowanie stanowiska pracy. To, czy ty masz na przykład lakiery, bazy poukładane tak samo, jak za każdym razem. U mnie każda baza stoi w tym samym miejscu, ja jak tylko ustalam z klientką od razu, co robimy, wyciągam, ja wiem, gdzie ona stoi. To są sekundy, cenne sekundy. Ale ja wiem, gdzie co jest i co ja robię. Świadomość swoich ruchów. Jak ktoś się zastanawia, nad czym, na, na czym traci czas, niech się nagra siebie w pracy. Po co tą szczoteczką milion razy latać? To jest niepotrzebne, naprawdę. Jest tyle rzeczy, które są jakby w między, między tym, że człowiek sobie nie zdaje sprawy, dopóki tego nie ma świadomości swojej pracy. Więc absolutnie czas pracy nie przekłada się na jakość. Nie. Jaka jest średnia rynkowa czasu na wykonanie, załóżmy, fręcza i żelu? A w jakim czasie ty to robisz? Nie wiem, jakaś średnia rynkowa, bo nie, nie, nie patrzę jakby na. To w inne jakim czasie klientki. robiłaś to ty. Bardziej, jeśli bardziej powiem ci z tego, co, bo ja słucham klientek, tego, mhm. co mówią klientki, bardziej powiem ci na to, co mi mówią klientki, no to średnia stylizacja hybrydowa, nie żelowa, czasami trwała dwie godziny. Jak mówiły mi, że był innych stylistek. To jest. Cholerę dużo. <noise> to jest bardzo dużo. A plus jeszcze French. French to jest osobny temat, bo często jak do mnie, ja kocham na przykład robić Frencha. Ja robię czasem Frencha szybciej jak kolor. A jak do mnie przychodzą klientki, mam że ono chciało Frencha, czy ja robię Frencha? Ja mówię, no oczywiście, dlaczego miałam go nie robić? No bo mi tam to pani uważa, nie robi, bo, bo jest niemone ten French. Ja mówię, nie, on jest modny, tylko po prostu ktoś nie umie go zrobić. Dlatego go nie robi. Więc tak jak słyszałam od klientek, no to taka średnia na ten hybrydę czy żel, no to, to można powiedzieć, że no, godzina 45 do 2,5, czasem nawet 3-4, to ja już nawet nie wybiegam w takie... W takie pola, bez fręcza, bo ten fręcz bardzo rzadkowo urobiony u innych stylistek, bo bardzo mało stylistek robi fręcza. No to ja, jak się zepnę, to żel z fręczem, godzina, godzina 15, jestem w stanie to zrobić. Zależy, bo to znowu to zależy, bo jak klientka do mnie przyjdzie i powie, Nicole, słuchaj, mamy godzinę, bo ja za godzinę mam ważne spotkanie, ja muszę wyjść stąd za godzinę, to ja to zrobię w godzinę, nie ma problemu i to nie starcie na jakości. Ja po prostu mówię dobra, ja się wyłączam, robię swoje. I to zrobię w godzinę. Ale ja mam na klientkę przeznaczone troszeczkę więcej, więcej czasu, zawsze, mimo wszystko, nawet jak się spóźni. Ale przychodzi do mnie klientka, ja na spokojnie, że ten zrobię, godzina 15. E, czasami też wyczułam, na przykład, jak nie wiem, klientka z ma jakiś tam bardzo duży problem rodzinny, przyszła znowu, rozmawiała. No to ja wyłączyłam się na chwilę z tej pracy i znowu po prostu rozmawiałam. Miałam ten czas, mogłam sobie na to powiedzieć, bo widziałam, że ona tego potrzebuje. Więc jeżeli jest sytuacja, że ja mam to zrobić w godzinę, nie ma problemu, zrobię to w godzinę. Wiesz, w czym leży to? W głowie. <laughs> jak mam to zrobić w godzinę, to zrobię to w godzinę. Jak mam, to robię, jak mam na to półtorej i mogę, bo wiem, że klientka potrzebuje porozmawiać, potrzebuje czasu ze mną, to zrobię to w półtorej. Nie ma problemu, możemy pomyć ze sobą półtorej godziny. I to klientki wam mnie cenią. Czyli efekt jest taki, że można się e, pokusić o takie stwierdzenie, że. Twoje rady, czy też twoje zwiększenie tempa pracy oszczędza nam od 30 do 50%. Tak. tak, tak. No to dobrze. No, wiesz, wiesz to, no, nie wiesz dla co, każdego zwiększenie tak, tempa pracy. To nie są rzeczy, które ja sobie mówię z kosmosu, tylko ja dostaję takie feedbacki po, 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 po tym e-booku, czy po pokazie tempa pracy, że dziewczyna, która przeczytała tylko e-booka, pisze mi na drugi dzień, że tylko po przeczytaniu e-booka, nie obejrzeniu pokazu jeszcze, ona zastosując to wszystko, co ja tam napisałam, zeszła, zeszła z dwóch godzin Zeszła z czasu 30-40 minut. To jest ogrom czasu. To jest 30 40 minut, rozumiesz? To jest dużo. No, gdyby pracowała 8 godzin dziennie jakby przed przeczytaniem i zastosowaniem się do tych rad. Tak. No to nagle odzyskuje 2,5 nawet do 3 godzin życia, nie? No to nie jest no, mało. Dokładnie. To, to jest, jest bardziej. Więcej dużo. czasu z rodziną, I więcej, więcej czasu na to, swoje aktywności. właśnie, co, co, co zrobisz z tym czasem? To już zależy od ciebie, jaką dokładnie. drogę wybierzesz. E Poruszyłaś to już, ale chciałbym podsumować. Czyli zaczynamy zwiększanie tempa pracy, obojętnie czy to jeśli już mowa o paznokciach czy o każdym innym, od rozpisaniu sobie na poszczególne kroki i etapy naszej pracy. Typu, że załóżmy, jeśli jesteśmy fryzjerem, zaczynamy od cięcia załóżmy włosów, no to przyszykujemy sobie załóżmy spryskiwacz, i nożyczki, załóżmy trzy, jakieś tam potrzebujemy, mm -hmm. a nie żebyśmy musieli to dopiero przygotowywać. Tak, w momencie, w którym, no ja to akurat powiem ono się stylizacji, nie? W momencie, w którym ja mam klientkę, no to ja wiem, ile mam załóżmy klientek w ciągu dnia, to ja biorę tyle, ta takich mam takie tacki specjalne do sterylizacji, i na nich wszystko sobie kładę. No i po prostu pochodzi, wiesz, przychodzi klientka, ja to kładę na biurko, e, mam wszystko przyszykowane, więc organizacja i schemat pracy, rozpisanie sobie. Żebyście widziały sobie, rozpisały każdy etap, który robicie po kolei. Zdejmowanie masy, skórek, em, piłowanie, nakładanie koloru. Rozpisanie sobie tego wszystkiego. Zmierzenie czasu, ile wam co zajmuje. I kolejno, zacznijcie od tego, co wam zajmuje najwięcej czasu. Czyli od rzeczy, która zajmuje najwięcej czasu. Pierw skupcie się tylko na tym. Jeżeli zdejmowanie masy zajmuje ci 25 minut, a inne rzeczy tam mniej, no to pierwszy skup się tylko i wyłącznie na tym, i dopiero w momencie, w którym zdejmiesz tą masę w zadowalający dla siebie czas, przejdź do kolejnych etapów. Nagrywanie siebie w jakiś sposób pomaga i analiza później tego? Czy... Tak. Tak, ja kiedyś zrobiłam, wzięłam statyw, położyłam telefon i powiedziałam klientce, że będę nagrywać, ale spokojnie nie będzie widać klientki, tylko ja będę widziała siebie. Ja to później obejrzałam i ja zobaczyłam, na, na, czym, ja, na czym ja tracę czas, jakieś takie ruchy, tu przodaczką bez sensu, tu coś się tak na chwilkę zatrzymałam, jakieś takie, nie pamiętam że dokładnie co było, to już było dość dawno temu, ale nagranie siebie, zobaczenie tego, co ty robisz bo nie mamy czasu na świadomości tego w amoku pracy, co robimy. Więc nagranie siebie jest jak najbardziej bardzo fajną formą sprawdzenia tego też, na czym tracimy czas no i oczywiście zmierzenie sobie tego czasu, na czym tracimy ten czas i wyeliminowanie tych błędów. Główny błąd, podejrzewam, którego ktoś może się bać, jakby, że go nie uniknie, czy pod wpływem jakby zastosowania tych niektórych rzeczy może być to, że on sam zacznie dawać jakby klientowi właśnie odczucie, że on się śpieszy, albo jest w takim pośpiechu. Hmm. Czyli warto się skupić w tym momencie na rzeczach, na których rzeczywiście coś można zrobić, a nie żeby być w takiej ciągłej panice. Jakby, Wiesz tak? co, w pierwszym momencie na pewno po zastosowaniu tak powiem na przykładzie moich wskazówek w pierwszym w pierwszej nowej pracy, w, znaczy w pierwszym jakby dniu nowej tej pracy z tymi nowymi wskazówkami nawet możecie zejść dłużej klient, z klientem. Dlaczego? Dlatego że jeżeli pracujesz na przykład 5 lat danym schematem, pracujesz tyle czasu, robisz to w taki sposób, robisz to w taki, a nagle dostaniesz nową rzecz, no to logiczne, że zajmie to tobie troszkę dłużej, więcej czasu, bo uczysz się tego. Ale w momencie, w którym ty to wszystko wdrożysz, zastosujesz Polecam też na początek takie rzeczy robić na jakichś koleżankach, znajomych, aby powiedzieć na przykład klientce, której wie, wiesz, że ma czasu. Pani Krysiu, dzisiaj chciałabym przetestować na Pani, na przykład miałam szkolenie, chciałam przetestować na Pani moją nową technikę, ale spokojnie to absolutnie nie odbiegnie od Pani jakości, po prostu od jakości mojej pracy, po prostu chwilkę dłużej nam zajdzie na stylizacji ćwiczyć po prostu, bo to, ja to podkreślam też na, w e-booku, w pokazie, że w pierwszym momencie może ci zajść dłużej wprowadzenie nowych zmian. Mi też to zajęło dłużej oczywiście, jak ja jakby uczyłam się, że tak powiem, pracować szybciej, bo uczyłam się nowych rzeczy, nowych technik, nowych, bo to, mówię, to, że jest obszar poza stylizacją paznokci, no ale wiadomo też stylizacji paznokci, ten jakby zmieniasz dużo rzeczy. E, więc jak najbardziej na początek może Zejść tobie dłużej, więc polecam ćwiczyć na sobie, na koleżankach, na, nawet na takim wzorniczku zwykłym, malowanie kolorem, jeżeli ktoś ma z tym problem, czy ściąganie masy. Ale starać się to zrobić pracując z klientem w taki sposób, żeby absolutnie nie dać mu odczuć tego, że ty się śpieszysz. Nie. Ty masz mu dać odczuć tego, że ty pracujesz szybko, że ty jesteś profesjonalistą i że absolutnie to nie straci na jakości. Przyjmujesz jeszcze nowych klientów czy tylko korzystasz już z tych, którzy u ciebie są? Hmm, powiem tak. Bardziej się już skupiam na tym, na, na szkoleniach i na e, na produktach online, które mam, e, też pokazach, szkoleniach. Mam klientki. Przyjmuję, jakby, nadal mam swoje grono klientek. E, jeżeli napisze do mnie jakaś, ja jakby nie reklamuję już swoich usług jako stylizacji paznokci, jeżeli ktoś do mnie napisze na przykład o termin. Jeżeli ja mam ten termin, bo pracuję szybciutko, więc czasem możliwe, że go mam, to przyjmę jak najbardziej. Ale mam też jakby wyznaczone dni, w które ja pracuję z klientem, a w, które, w których jakby mnie nie ma dla klienta, no to ja wtedy nie zajmuję się inną pracą, nie? czyli szkoleniami, pracą przy laptopie, bo tu też Czas spojrzeć na to, że poza tym paznokciami, szkoleniami, to jest jeszcze trylion innych rzeczy dookoła. Więc jeszcze przyjmuję klientki, ale ogólnie moim celem, do którego coraz bardziej dążę, to jakby, żeby w ogóle z tych klientek zrezygnować. Ja wiem, że to jest jakby proces, bo mam ten, jakąś tam grono klientek, bardzo fajnych klientek swoją drogą, naprawdę, mówię to z ręką na sercu, ale no jakimś jest osobą, taki się przyciąga klientki... Więc jakby mam te klientki, bardzo je lubię, bardzo je szanuję i są, ale też je uświadamiam o tym, że przyjdzie taki moment w moim życiu, one też są tego już w domu, że po prostu przestanę przyjmować te klientki. Bo chcę być odbierana jako tylko instruktor, a nie jako stylistka, która w weekendy szkoli, nie? Jakby to, to nie, nie, nie o to chodzi. Robię te klientki jak najbardziej, ale moim celem jest jednak już co innego. To, będzie, to jest, czy będzie głównie decyzja zarobkowa, czy po prostu chcesz się rozwijać i tam widzisz po prostu bardziej siebie za ten rok, dwa, trzy lata? Czy to jest jakiś inny czynnik i po prostu chcesz mniej pracować, a jednocześnie mm -hmm. fajnie, więcej że tak zarabia. powiem, zarabiać? Każdy z tych czynników ma, jakby, jest ważny tutaj, bo raz zarobki oczywiście wcale tego nie ukrywam że na szkoleniach zarabia się, zarabia się więcej. Szkolenia i wiesz co, chyba to, że jakby to jest już taki, mm, troszeczkę można powiedzieć, przesyt u mnie tych klientek, że ja już na pewnym etapie zrobiłam wszystko, co ja mogłam dla nich zrobić. Ale chcę to moją wiedzę przekazać już komuś innemu, żeby też ktoś inny mógł to zrobić, i super się w tym czuję. Super się czuję szkoląc dla mnie w ogóle, jak jechałam tutaj do studia na pierwsze swoje szkolenia. Ja się czułam, jakbym jechała normalnie na taki dzień do pracy. Tam nie było jakiegoś stresu, zastanawiania się, co ja zrobię, co ja powiem. Boże, nie. Ja po prostu jechałam. W ogóle takie to było... Ja aż sama byłam zaskoczona tym, jakie to było dla mnie normalne, luźne, po prostu. Pierwsze szkolenie przyjechałam, zrobiłam, mówię, boże, jak zajebiście, super, nie? Więc raz, że zarobki, dwa, chcę już robić coś więcej, po prostu, nie? Chcę odejść od tego biurka, chcę się też dużo na tych rzeczach online skupić ten e-book napisany jest fajny. Myślę też z czasem, żeby go troszeczkę udoskonalić, zrobić ten pokaz trochę inny, bo widzę, że to jest fajne, ma feedback, fajnie jest to odbierane. Więc no, z wielu czynników. I też powiem prawdzie w oczy, że już po prostu mi się nie chce siedzieć przy tym biurku i pracować z klientem. Pomimo tego, że lubię ten kontakt z klientem, mam fajne klientki, to po prostu ja chcę czegoś więcej. Cały czas idę do przodu, z roku na rok. Ja coraz bardziej jakby rozwijam się, idę do przodu i po prostu to jest taki, taka naturalna rzecz, że, że rezygnuje się z czegoś dobrego na rzecz czegoś lepszego. Szkolisz też nowe osoby, czy tylko już jako tako pracujące? Różnie. Różnie. I mam takie totalnie nowe, że tak powiem i, i też są to osoby, które już pracują w branży, i zarówno i z taką osobą, i z taką jest to totalnie inne doświadczenie i ciekawe. Nie mam że jakoś że bardziej polekli jest kursantkę, która nigdy nie pracowała, od takiej, która już pracuje. Bo i w takiej jest coś fajnego, w takiej, która nigdy nie pracowała, jest totalnie świeża. Ja mogę przekazać jej fajną wiedzę konkretną na świeżo. I to jest ok też jest troszeczkę trudne z takiego względu, że nigdy nie miała nic wspólnego, no ale u osoby, która już coś robi, ma pojęcie, jest fajnie, ale też ma swoje nawyki, które czasem jest ciężko wyeliminować, więc znowu to jest dla mnie wyzwanie, zarówno tu, jak i tu. Więc to różnie tak naprawdę. Kto się, jakby kto. Nie mam grupy takiej, no i takie dziewczyny, i takie przyjmuję na ten moment. Wyobraźmy sobie, że teraz jest dziewczyna, która zastanawia się nad tym, żeby właśnie odbyć takie szkolenie, czy w ogóle, żeby wejść jakby w ten świat stylistyki paznokci. Czy ciężko jest znaleźć klienta i w ogóle zacząć, ale też przy okazji, jakimi kryteriami się kierować, żeby wybrać odpowiedniego szkoleniowca, żeby. Zaraził Cię troszkę pasją, ale przy mm. okazji, żeby to szkolenie było oprócz tego, że fajnie nakręcające pod względem wiesz, motywacji, żeby również ono było jakościowe i wartościowe mm. i fajnie Cię przygotowało do, do zawodu? No tak, zacznijmy od tego, czy yy, ciężko jest dzisiaj o klienta. Yy, uważam, że dzisiaj jest ciężko. W porównaniu do tego, jak było kilka lat temu, jak pracowałam, to dzisiaj jest ciężko, bo yy, kiedyś to było takie na zasadzie bardziej dodałaś na parę grup, tu Cię polecili, tak jak ja miałam, szczerze powiem, tak jak ja miałam 4,5 roku temu, odeszłam wtedy z tego salonu, ja mówię, Boże, jak ja sobie poradzę, mówię, Boże, ja nie wiem, jak ja sobie poradzę, I wtedy mój uczestny chłopak do mnie mówi, Mówię, dlaczego miałabyś nie dać rady? Mówisz, co robisz dobrze. Dlaczego masz nie dać rady? A ja mówię, no faktycznie, dlaczego mam nie dać rady? <noise> no i nie wiem. Ja w ogóle szczerze, ja nie, nie wiem w ogóle jakby w jakim jak to się potoczyło, bo ja w maju zaczęłam robić klientki w domu. Miałam osobny pokój jakby w domu do, do paznokci. Zaczęłam robić to w maju, zaczynając tak naprawdę od zera, bo doszłam z tego salonu, który był na drugim końcu miasta, domu dodałam na jakieś tam grupy, na Instagrama, tu jakieś polecenia i nagle w czerwcu, w lipcu ja miałam tyle pracy, że ja mówię, Boże, co tu się w ogóle stało? Ja mówię, ile pieniędzy zarabiam, mówię, jak fajnie. <grymne> co się dzieje, nie? Więc y, kiedyś to było dużo na pewno, dużo łatwiejsze, wiadomo, jakbym robiła coś źle, to bez tych klientek nie było, ale dzisiaj uważam, że jest to na tyle trudne, że mm, raz, że jest tego ogrom, dwa, te ceny są bardzo, bardzo, bardzo zaniżane, e więc trzeba dzisiaj bardzo wyjść do tego klienta. Dzisiaj to nie jest tak, że klient do ciebie wejdzie, ja chcę przyjść do pani. Dzisiaj trzeba wyjść do tego klienta. Trzeba się dzisiaj czymś wyróżnić. Trzeba mieć jakiś swój wyróżnik. Moim wyróżnikiem na przykład był czas pracy i też to, że ja ukierunkowałam się teraz tylko i wyłącznie na stylizacje naturalne, krótkie, estetyczne. Ja nie przedłużam paznokci. U mnie są o, takie, jak widać, jakie ja mam. Naturalne, bo to jest zgodne ze mną. E, więc e, jest na pewno o to ciężej. Trzeba się bardzo, bardzo postarać, trzeba działać w social mediach. E, mówię, to nie wystarczy dodać zdjęcie na parę grup czy mieć boksy. To, to, to już nie jest ten czas, że do ciebie klient wchodził, przychodził dzisiaj. My musimy wyjść do tego klienta, wyróżnić się czymś, pokazać, e, jakby, tak jak mówię, serwis pro klient żeby to był taki serwis, że klient chce do Ciebie przyjść jako do osoby. Bo jak ty będziesz opryskliwa, no to logiczne, że cię nie przyjdzie, bo ludzie są dzisiaj bardziej wymagający, bardziej świadomi. I ty, jako stylistka, musisz być jeszcze ponad i pokazać, że to do mnie właśnie masz przyjść. A co tam było? ten drugi odnośnik? Wiem, to wątek bo się no właśnie zasłuchałem, bo... tak, powiedzieć. Że... Wiem, że tu chciałam do się jakby do dwóch punktów odnieść. Pierwsze na pewno było to, czy łatwo znaleźć klienta, a czy początkująca. Jak odpowiednio wybrać dobre szkolenie? Tak, tak, jak wybrać szkoleniowca? Jeżeli masz już załóżmy określony swój nurt pracy, w jakim chcesz iść. Czyli na przykład, podam na swoim przykładzie, że ja robię takie, moją jakby, moim głównym celem są stylizacje naturalne, uczenie stylizacji naturalnych, klasycznych, estetycznych, takich, które będą wyglądały zawsze ładnie. Klasycznie dla kobiet biznesu, no to jeżeli ty też lubisz to, podoba ci się to, no to raczej się nie wybierzesz szkoleniowca, który robi długie, pstrokaty, wzorki, kolorki i tak dalej, tylko wybierzesz takiego szkoleniowca jak ja. Ja nie, nie mówię, że to ma być ja, bo każdy wybiera co chce, oczywiście, jakby, ale y, kierować się tym, jakby z czym jesteś zgodna, co czujesz z tym, co lubisz robić. A raczej nie, z mojego doświadczenia nie polecałabym wybierać na przykład szkoli się u dziesięciu osób, bo ta wiedza będzie tak rozbieżna, że już sama pewno będzie momencie stwierdzisz, o co tu chodzi. Nie? Że jeżeli masz na przykład dwóch trzech, dwóch, trzech szkoleniowców, z którymi się zgadzasz, które są zgodnie twoją estetyką, z którymi się zgadzasz nie wiem, mentalnie, w którym masz flow, to szkol się u nich, nie? Po co? Jakby, no chyba, że nie wiem, coś nagle ci się zmieni. Ja też mam takie szkolenia, które zrobiłam, i które na ten moment dane wydawało mi się, że jest super i w ogóle jestem taka podekscytowana, ale na przykład dzisiaj, gdzie ten okres tych szkoleń nie był wcale już taki daleki, ale na przykład dzisiaj mam taką świadomość, że no nie, że to nie było dla mnie że może nie żałuję, bo ja niczego nie żałuję to zrobiłam, bo ze wszystkiego co robiłam wyciągam wnioski ale że jakby mm, nie wiedziałam czego, czym, kim ja jestem o tak, ja nie ukierunkowałam siebie nie wiedziałam kim ja jestem, co ja chcę robić ja po prostu szukałam, robiłam, ok ale zanim wy wybierzecie szkoleniowców usiądźcie sobie rozpiszcie, weźcie sobie białą kartkę rozpiszcie sobie na kartce co wy chcecie robić? Jak wy chcecie robić? Kim wy jesteście? Ja, co wam się podoba? I na podstawie tego wybierzcie sobie szkolniowca. A nie na podstawie tego, że, o, zobaczyłam szkoleniowca, on jest taki, mówię, dobra, idę tam. Ale no, na przykład ty lubisz naturalne stylizacje, a on lubi długie neony. I takich paznokci uczy, jakichś wzorków, ten. Mówię, pisać. To jest takie moje zawsze na szkoleniach. Pisać sobie, pisać. Bo jak piszecie, to inaczej się totalnie umysł otwiera. Więc jak napiszesz sobie, kim jesteś, czego chcesz, czego oczekujesz, czego szukasz u szkoleniowca, to prawdopodobnie znajdziesz taką osobę, na którą dobrze trafisz. Poruszyliśmy jakby to, co się podoba i tak dalej, żeby być w miarę zarażonym jakby tą pasją do tych paznokci od samego początku. Ale znowu pytanie... Pod względem jakości jakby tego szkolenia, bo jest dużo osób, które wykonuje ładne prace, ale to, że one są załóżmy kompletnie nietrwałe, albo mają jakieś tam wady techniczne, czy załóżmy jakoś źle jest nadbudowany paznokieć mm -hmm. i tak dalej, to jest zupełnie inna sprawa, czego na zdjęciu nie jesteś w stanie zweryfikować. Jak się ustrzec przed tym, żeby trafić na takiego szkoleniowca, który po prostu robi ładne jednodniowe paznokcie? Bo podejrzewam, że szkoleniowców jest jak grzybów po deszczu Słuchaj, w Słuchaj, szkoleniowcem Polsce. dzisiaj y, możesz być ty od paznokci, bo y, zrobisz u mnie jedno nowe szkolenie i ty stwierdzisz, że wow, chcę tego szkolić. I robisz, idziesz szkolić. Ale myślę, że tacy szkoleniowcy są na chwilę. Bo zrobisz szkolenie u takiej osoby no i zobaczysz, że kurde, to się jest jednak nie halo, nie? Nie wrócisz do tego szkoleniowca. Powiesz koleżance, która robi paznokcie, że kurczę, no nie, to jednak nie to więc dzisiaj szkolniowców jest bardzo dużo, jak grzybów po deszczu. No i czasami przekonanie się, czy to jest dobry szkolniowiec, co będzie to, że po prostu ty do niego pójdziesz i wrócisz, i może dopiero nawet po dłuższym czasie, jak pójdziesz jeszcze do kogoś innego, to stwierdzisz, że w ogóle nic się tam nie nauczyłeś. Więc... Z drugiej strony wiesz, niby po takich szkoleniowcach jakby powinien ich rynek weryfikować, ale z drugiej strony jest taki schemat CCC, czyli cena czyni cuda. I niestety, no tak to wygląda. Boż, naprawdę. Widząc, yy, po prostu mi się gorąco zrobiło. Nie, wiesz o co chodzi? Czemu wy się tak nie szanujecie? Czemu te, te stylistki, te, ci szkoleniowcy się tak nie szanują? Bo to jest to jest nieszanowanie siebie swojej pracy. Jeżeli ty przeszłaś jakąś drogę, nauczyłaś się. Czegoś przez, że wam załóżmy dłuższy czas, bo nie nawet dłuższy, ale włożyłaś swój czas, pracę, swoją energię. I to, co ty umiesz, ty chcesz przekazywać komuś innemu za 600 zł dziennie. No to. Wiesz, to, to jest chodzi. też akurat jakby znany model Pójdź, z psychologii. Ale wiesz, to jest to: pójdzie ci ktoś do, pójdzie ci kursantka do takiego szkoleniowca. Ale tak jak powiedziałam, ona prawdopodobnie już do niego nie wróci. Owszem, ona będzie miała, e, będzie miała e, kursantki i podejrzewam, że ona będzie miała dużo tych kursantek. Ale to się nie przekłada na jakość, więc znowu zależy ko, kto, komu, na czym zależy. Mi zależy na jakości. Ja wolę mieć drogie szkolenia, ale mieć jedną, dwie osoby, a nie mieć cztery osoby i zrobić je tak, bo nie jestem w stanie już zapanować nad grupą. Więc no to zależy, kto co chce. Ja, ja nie chcę celować do wszystkich. Ja też chcę celować do dziewczyn jako szkoleniowiec, które wiedzą, czego chcą. Bo jeżeli już ktoś przychodzi do mnie i płaci tą wyższą kwotę, y, niż jest u innych, załóżmy, bo, nie wiem, na przykład u mnie szkolenia indywidualne, Jeden dzień kosztuje 1500 zł, no to jak u kogoś kosztuje 600, no to jest spora różnica, tak? Ale myślę, że taka osoba, która już przychodzi do mnie na takie szkolenie, ona wie, czego chce. Ona wie, czego chce, czego chce i ja takie, takie kursantki bardzo cenię, bo to są kursantki, które też cenią mnie. Bo to nie jest dziewczyna, która ci przyzna 600 zł, ona siedzi z rękoma i ona nie wie, co ma nadrobić, nie? I wiesz. A do mnie przychodzi dziewczyna, która widzę. Niech na mnie patrzy, nie? Jak patrzę, na mnie takiego trochę mentora, jest zafascynowana tym, co ja mówię. Bo jeżeli już ktoś wyda takie pieniądze na szkolenie, bo to nie jest mało, ja sobie zdaję z tego sprawę, no to on tego chce, nie? Więc no znowu, u mnie jest jakość, u kogoś jest ilość. Zależy, kto czego chce. I tak samo kursantki. Jak chcą mieć jakościowe szkolenie, no to wybiorą kogoś takiego jak ja. A jak chcą zapłacić mniej, a później i tak wydać dwa razy więcej na poprawienie tego, to wybiorą takiego. Trągowolna. To już wiesz też, akurat, taka delikatna dygresja, że to jest zjawisko znane z psychologii: że ogólnie człowiek ma ogromną trudność do wyceniania swojej pracy, ale też wyceniania siebie. Zgadza ogólnie, się, oczywiście. I w praktyce można się pokusić nawet o stwierdzenie, że 95% osób tak. bierze za swoją pracę za mało. Ale dlatego, że my nie, my boimy się po prostu powiedzieć zbyt dużo, bo od razu się pojawiają pytania: a co, jak nikt na to nie przyjdzie? A co, jak moja praca jest nie rzeczywiście w nie siebie. tyle warta? A co, jak załóżmy pani Krystynka, która 10 lat załóżmy szkoli z paznokci, no to jak ja dwa lata, załóżmy czy trzy lata pracuję i chciałabym zacząć szkolić, no to jakim prawem ja mogę no, brać tyle, ci, co ona za szkolenie, nie? Jest to ogromny problem braku wiary w siebie nie chcę tu spoilerować, ale będę też robiła projekt na temat pewności siebie z koleżanką z branży. Na temat pewności siebie w stylizacji paznokci, bo uważam, że jest to ogromny problem, o którym się nie mówi. A warto to zmienić, bo bardzo nie cenimy siebie, bardzo zaniżamy swoje usługi. Dlaczego mamy nie szanować siebie, swojej pracy? I co, chcecie pracować za 10 zł za godzinę? Bo jak się to, to wszystko przeliczy, to tak wyjdzie, bo bardzo dużym problemem yy, branży, czy paznokciowej, ja akurat nawiążę do paznokciowej branży, ale to też w innych do branż można, można przypiąć, yy, jest to, że się nie liczy. Jeżeli ty. Nie liczysz swoich pieniędzy, jeżeli ty nie wiesz na, na co wydajesz, ile wydajesz, jakie masz koszta, jaki masz zysk, jaki jest obrót. Jeżeli ty nie rozdzielasz pieniędzy firmowych i pieniędzy prywatnych, to ty nigdy nie będziesz ile masz tych pieniędzy. Musicie sobie zapisywać każdą złotówkę, po prostu każdą. Ja sama przyznaję, że ja też tego nie robiłam. Ja widziałam po swoim kalendarzu, ile ja zarabiam. Ja mówię, Jezus, gdzie ja mam te pieniądze? Mówię... Co, o co chodzi? Jakby Widzę, ile powinno mieć tych pieniędzy, bo widzę, jaki, ile, miałam, widzę ile, ile miałam wydatku, znaczy inaczej, jaki zrobiłam obrót, ale ja nie wiedziałam, gdzie są te pieniądze. Dopiero w momencie, w którym ja sobie wzięłam oczy, znowu pisać, rozpisałam sobie, jakie ja mam wydatki, na co ja wydaję, ile ja wydaję, ja dopiero za zaczęłam zauważać, gdzie są moje pieniądze, na co ja je wydaję, na co ich nie powinnam wydawać. A na co powinnam, że ja mam teraz rozdzielone pieniądze firmowe, pieniądze prywatne. To są w ogóle sprzeczne od siebie jakby totalnie dwie różne sprawy, nie? Więc liczyć przede wszystkim liczyć, bo dziewczynę dając kwotę 80 zł za paznokcie, to one podejrzewam, że dobrze jest, jak wychodzą na zero. Nie? Jeżeli mówię tutaj o, o dziewczynach, które pracują w salonie. Dobrze jest, jak wychodzą na zero, ale tu znowu tutaj, czy mają poprawną sterylizację, czy pracują na dobrych produktach, więc jest taki ogrom czynników na to, na to wpływających. Ale moją taką dobrą radą dla dziewczyn z branży nie tylko jest liczyć, bo jak nie będziemy liczyć, to nigdy nie będziemy wiedzieli, ile mamy pieniędzy, ile zarabiamy i nie będziecie wiedziały, jakby, gdzie możecie te pieniądze zaoszczędzić, w co możecie te pieniądze zainwestować. Nie wiem, ja na przykład, jak chcę wydać teraz, w chwilę na szkolenie, mm, nie nietechniczne, tylko takie już bardziej instruktorskie i na przykład nie, wiem, muszę mieć na nie 4000. No to dla większości taka kwota to jest, wiesz, absurd, nie? Skąd taką kwotę? No i jeżeli będziesz liczył, będziesz wiedział, gdzie są Twoje pieniądze, jak można to odłożyć, te pieniądze, gdzie za dużo tych wydajesz, tych pieniędzy, no to będziesz wiedziała, jak odłożyć na takie szkolenie. To dobrze akurat, że tu jesteśmy, bo to już tak delikatnie zmierzając do końca, takie ostatnie pytanko a propos stricte jakby zarobków i tak dalej. E, załóżmy, że jest Myślałam, salon... Myślałam, że padnie pytanie, ile zarabiasz. No jak chcesz się pochwalić, możesz pobierzeć. Skarbówka nie też będzie Nie Właśnie dlatego nie chcę. Nie, ale załóżmy, że jest salon, w którym są dwie, trzy osoby wykonujące paznokcie, tak? Stylistki mhm. paznokci. Co ten salon, właściciel salonu ma sobie policzyć, co ma zobaczyć, żeby te zabiegi zaczęły się w jakikolwiek sposób opłacać? Żeby tak jak wspomnieliśmy na początku, żeby to nie była tylko tańsza forma reklamy. Mm -hmm. Bo to, że on sobie policzy, załóżmy, wydaje na produkty tyle, wydaje na pracowników tyle, one spędzają tyle czasu. Mam to spisane. Ale co dalej? No, czego mam uczyć? Przede wszystkim, czy on na tym, no dobra, ale zacznijmy od tego, czy on w ogóle na tym zarabia. Bo. No właśnie, bo, albo jeśli wychodzi na zero, albo bo, nie zarabia. No właśnie, no to zwolnić takiego pracownika i wydanie stanowisko. Ja bym tak zrobiła osobiście, ale to tak jak mówię, to jest tylko moje zdanie, nie? Więc, no, jeżeli pracownik wychodzi na zero, albo na siebie nie zarabia, to po co? jestem pracownik. No to przeznaczę pieniądze na coś naprawdę konkretniejszego, porządniejszego, na rozwój firmy, a nie na pracownika, który nie wiesz, czy dobrze ci to zrobi. Więc moją radą byłoby zwolnić takiego pracownika. Przepraszam. Moją prawdą by było zwolnić takiego pracownika i nie wiem, to miejsce na przykład przeznaczyć na, na wynajem te pieniądze, na wynajem na przykład, nie wiem, na coś innego e, albo i te pieniądze przeznaczyć na e, zatrudnienie osoby, która zajmie się rozformowaniem tych zabiegów. Więc jakby pierwsze, co no, zaczęłabym od tego, czy ten pracownik w ogóle na siebie zarabia, czy wychodzi na zero. Jeżeli zarabia, to jest super, ale znowu, jeżeli, nie wiem, widzę posty dziewczyn, są na jakichś tam grupach, no to większość dziewczyn, która ma swoich pracowników, to ogromnie tego żałuje, że ich ma i zwykle je zwalnia, bo często taki pracownik totalnie na siebie nie zarabia, a znowu druga strona, taka pracownica, też jest niezadowolona z zarobków, bo ma zły procent i tak dalej, ale znowu jak ten pracodawca ma je dać wyższy procent, skoro ma takie koszty związane z pracownikiem, więc trzeba, trzeba się zastanowić, czy jest to warte tego, co ty chcesz osiągnąć, mając takiego pracownika, jaki jest cel w tym, czy to jest w ogóle opłacalne i tak dalej, bo jeżeli ty masz wychodzić na zero albo do tego dokładać, no to po co? Po co tracić tam energię i czas? Wydaje mi się, że właśnie z tego powodu cała branża styliz stylizacji paznokci jest owiana tak złą sławą, przez to, że właśnie te osoby pracują w salonach mm. i. Przynajmniej One są z traktowane obserwacji. jako nisza, po prostu. Zarabiajcie na mnie w tu, którzy ja zarabiał więcej, nie? Nie więcej żeby... tak, tylko bardziej z mojej strony wygląda to tak, że to jest. Zgubiłem wątek delikatnie. Eee, z mojej strony to jest tak traktowane, że. Zgubiłem wątek. <laughs> to nic, napię się wody. <laughs> to ja chciałem powiedzieć. No nie wiem, no dla mnie to jest tak traktowane, jeżeli ten pracodawca tak traktuje te osoby, no to one, tak przed są taką tanią siłą roboczą. O, przypomniałeś, dobra. Efekt jest taki, że moim zdaniem, jakby dlatego, jakby ta branża jest owiana złą sławą, bo właśnie te osoby siedzą w salonach i dużo łatwiej. Z moich obserwacji to wynika, jest zarobić samą na siebie, jeśli jesteś stylistką paznokci, Oczywiście. a dużo trudniej zarobić na salon. I przez to, jakby ta branża jest owiana w ten sposób, że tam się nie zarabia, mhm. no bo jeśli stylistka paznokci pracuje w salonie i zarobi 3, 3 tysiąca pół tysiąca złotych, żeby jeszcze tyle zarobiła, no dobrze, ale to już mówię, wiesz, płaca minimalna poszła do góry trochę, nie? No tak, ale sobie. efekt jest taki, że jeśli zarobi tyle to salon z dużą dawką prawdopodobieństwa można powiedzieć, że on na siebie nie zarobi, jakby ten pracownik. Dlatego dużo osób nie chce się pchać w tą branżę no bo patrzy na to przez pryzmat salonu ale jeśli ty sama na siebie zarabiasz no. dużo osób sobie nie zdaje sprawy też ile jakby kosztuje utrzymanie no pracownika przez przedsiębiorcę bo utrzymanie pracownika jest bardzo duże bo to, że on ci płaci 3,5 tysiąca złotych hmm. pracodawca musi wyłożyć 3,5 tysiąca więcej. złotych no powiem ci, że tak nie wiem też jakie są dzisiaj te płace i tak dalej ale myślę, że tak żeby pracownik żeby to się opłacało to minimum to na takich paznościach to jest 10 tysięcy, żeby robił obrotu nie wiem jak to jest teraz, tak kiedyś jak to liczyłam Generalnie to parę lat temu, no to nie wiem jak to jest teraz, bo nie orientowałam się, nie, nie jestem w temacie, ale kiedyś to było takie, żeby to miało to sens. To było takie 10 tysięcy e, obrotu, żeby ten pracownik w ogóle był jakby. Nie? no to jest sporo, bo to jest 50 klientów no po 200 zł. Nie ogrom, no, no, no to wiesz, no to jest ogrom generalnie to masz zobacz, to masz trzy stylistki w salonie i każdy musi mieć wtedy 150 klientek, tylko nie, a to jest, to jest, to jest bardzo dużo, nie. Więc no, trzeba się zastanowić, czy to jest po prostu tego warte, czy nie lepiej jakby w to inaczej uderzyć, a znowu rozumiem e, te stylistki, że no nie chcą za tyle pracować, no bo to jest mało generalnie, no tak jak to wiedziałeś teraz te 3,5 tysiąca, no to umówmy no, no, się. Lidl podniósł e, ostatnio jakby pensje no, przecież i procent na kasie 4 na rękę no, no, się zarabia. To, no to bardziej się opłaca w takim razie iść do Lidla. No tak. No, więc trzeba wiesz, no. Ja się też nie dziwię pracodawca, to jest jedno, ale ja się nie dziwię takim stylistkom, że nie chcą za tyle pracować, bo ja też za tyle bym nie chciała pracować. No, no, co, sorry. W dzisiejszych czasach, co to są? Co to jest 3,5 tysiąca generalnie? Przy, obecny, o przy obecnych cenach? Załóżmy, jeżeli jest, nie wiem, sama dziewczyna, jedna utrzymująca się, to jest bardzo mało. 10 lat temu by za 2 tysiące dało się mieszkanie wynająć, teraz tak. za 2000 tysiące to pokój, <laughs> można no, żeby tylko! <laughs> No. Czego mogę ci życzyć na przyszłość? Ojej! Nie spodziewałam się takiego pytania. Czego możesz mi życzyć? Myślę, że wszystko, czego potrzebuję, to. Zdrowia możesz mi życzyć, o, zdrowia, bo resztę jakby to ja sobie sama już pożyczę, ale chciałabym być zdrowa, żeby zdrowa, żeby mi zdrowie dopisało, że miała siłę jakby to wszystko ciągnąć, bo na ten moment całą determinację i siłę w dążeniu do tego, co, co na dzień dzisiejszy mam, to mam dzięki mogę powiedzieć sobie, bo to jest też charakter, nie? Zdarza mi się też, że ja nie mam siły, bo ja też mogę czasami nie mieć siły. Pisałam nawet ostatnio post o tym. Że ja też czasami nie mam siły, że też mi się czasami nie chce, ale wierzę we wszystko co robię. Więc jedyne, co możesz mi życzyć, do zdrowia. Do tego na pewno ci będę dziękuję życiu. bardzo e, Gdzie można cię znaleźć? Jakby ktoś się chciał z tobą skontaktować? Na Instagramie nikolbukiej e, instruktor. Stronę internetową chyba też? Możesz, nie, czy nie, nie, nie czy masz? mam stronę internetową, ale mam w budowie, więc, więc na razie głównie działam na Instagramie. Mam też Facebooka, ale tak raczej się zastanawiam, żeby go usunąć, bo on po prostu jest, więc uważam, że jakby po to, żeby był, to nie ma sensu. Także zapraszam na, zapraszam na mojego Instagrama. Jak popiszecie w Google Nicole Bookie, na pewno mnie znajdziecie. To a propos tego właśnie chcę ci powiedzieć. Ja też mam na, na ten moment tylko Instagrama, mam stronę w budowie również. Ale będę się starał, jakby, rozprowadzić jak najbardziej, dlatego też zacząłem A co uważasz na temat Facebooka na ten moment? Właśnie chcę powiedzieć, e, ustrzegajcie się tego, żeby mm -hmm. siedzieć na portalach niezależnych od Was. Mm -hmm. Bo to jest wszystko kwestia, że pięć osób Cię zgłosi i Ty załóżmy, Instagram to jest no jedyny Twój przywód klientów i Ty przestajesz zarabiać. Leżysz. I Ty nie masz nic. Tak. My mieliśmy taką jedną kursantkę kiedyś, która miała, żeby nie skończyć 150 tysięcy na Instagramie, 100 tysięcy na Instagramie, straciła konto, Wszystko? i nagle zero współprac, nagle zero mhm. niczego, nagle przestał do mnie wszyscy na makijaże przechodzić, koniec. Jeśli no, coś nie jest Twoje, to, to praktycznie można się pokusić o to, że tego mhm. na, mam naprawdę domenę, nie ma. Mam domenę wykupioną, Nicole Bookie, a, i właśnie muszę, jestem w trakcie no, planowania generalnie domeny, bo nie lubię też robić rzeczy tak, o, żeby o było, tylko chcę już to zrobić konkretnie, <laughs> ale, ale mam w planie. Dlatego warto naprawdę rozproszyć Ale to do, sobie do, ten dobra kanał myśl, tak, klientów, to, no. to prawda, no, to jest dobra myśl, bo faktycznie masz tylko Instagrama, wsadzisz Instagrama i nie macie. A dzisiaj. Dokładnie. No to Soniko, myślę, że będziemy kończyć. Rozmawiamy ile? Godzinę 12 minut. Szybko mi zleciało do okay. się, że się tak rozgadam, że dwie będzie gną. No to dobrze, ale co, kończymy w takim razie. No tak, tak, myślę, że myślę, że spoko wyszło. Zobaczymy. Jego dziękuję, ci Cześć. dzięki, hej. To, no i